1-1 ten wynik nie daje awansu do Centralnej Ligi Juniorów, ale mimo to chyba może pan być zadowolony z postawy chłopaków z całego sezonu. No na pewno. Jesień mieliśmy taką różną z tego względu, że część chłopaków trenowała z pierwszym zespołem. Szczerze powiedziawszy, z tej czwórki takiej podstawowej większość grała w czwartej lidze i ta jesień tak różnie wyglądała, tak, gdzie mieliśmy stratę aż 4 punktów. Myślę, że zimą pracując dosyć ciężko już w pełnym komplecie, że tak powiem, postawiliśmy się wszystkim, udało nam się wygrać ligę i z tego też się cieszę, bo myślę, że dużo osób w to nie wierzyło. Udało nam się, chłopcy zrobili historyczny wynik, jak wszędzie gdzieś tam podkreślają, to chłopcom też mówiłem, że zrobiliśmy już bardzo dużo, to będzie taka ich fajna przygoda, zresztą była, no, nie ma co ukrywać, wyjazd dwudniowy, na dużym stadionie rozgrywali mecz, więc na pewno było sporo stresu, sporo fajnej przygody. Wynik był w tamtym meczu 1-0, przegraliśmy, w tym meczu chcieliśmy to odrobić, no niestety szybko dosyć straciliśmy bramkę, później to odrobiliśmy, choć nawet mieliśmy jeszcze też rzut karny, tak, mogło się to całkowicie inaczej potoczyć. Nie chcę to absolutnie w tej chwili, choć jeszcze we mnie buzuje, troszkę tutaj jakoś usprawiedliwać ze względu na jakoś tam błędy sędziów, ale to chyba taki syndrom pierwszej ligi jeszcze jest i jakoś ten sezon nam tak niestety nie wychodzi, bo nawet jak się tutaj spytasz w tej chwili, nie wiem, będziesz chciał czy nie będziesz chciał, ale się spytać bramkarza choćby przeciwników, to sam stwierdził, że była ewidentnie ręką przed polem karnym, więc to jest czerwona kartka i rzut wolny z 16 czy 17 metra i mogło się całkowicie inaczej potoczyć, tak, a tak nagle, no niestety, jeszcze do tego niewykorzystany gdzieś tam karny, tak, i ta druga połowa, no, nie wyszła nam tak, jak powinniśmy, jak chcieliśmy zagrać, że jednak tam gdzieś nam czegoś brakowało, no ale, no taka jest ten, gratuluję przeciwnikom, bo to fajny, mocny zespół, myślę, że gdzieś tam sobie tych punktów też uzbiera w Centralnej Lidze, no szkoda, że nam to nie wyszło, bo myślę, żeby był jeszcze bardziej ten historyczny wynik w tych juniorach, tak. Tak, to była fajna przygoda, też fajnie, że zjawili się no, dość w sporej liczbie kibice. No, tak jak już tutaj te ostatnie dni dosyć mocno zapowiadaliśmy, gdzieś tam zapraszaliśmy, zresztą sami chłopacy wpadli na pomysł, że rozwieszą plakaty, więc wydrukują i tak dalej, więc to zrobili. Super, że przyszło mnóstwo ludzi, bo fajnie się gra, szczerze powiedziawszy pierwszy raz chyba tak widziałem, żeby na bocznym boisku było aż tyle ludzi, bo myślę, że tutaj czy w czwartej lidze tylu jeszcze nigdy nie widziałem, więc fajnie, że kibice dopisali, choć pogoda no, nie była najlepsza, tak, ale jednak udało się fajnie. Dziękuję bardzo i mimo wszystko gratuluję dobrego rezultatu. No.